far, how did I survive? Yeah, money, women, power, gotta feel alive. Talent don't expire, she can feel it through the night. It's a different sight, Adrian Węgierski, MMA.pl, a ze mną Konrad Karwat po ceremonii ważenia. Dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry, witam Państwa. Konrad, no jutro walka, ale ja muszę Cię zapytać o kulisy zakontraktowania Twojego nowego przeciwnika, no bo w zasadzie ta informacja musiała spaść na Ciebie jak grom z jasnego nieba. Chłopie, no mam być szczery, to jest za mało, wiesz. No kurwa, ja wracałem z ostatniego rozruchu, który zrobiłem. Kurwa, no aż mnie przypomniało, że będzie nie chce gadać, nie? Wracają te emocje. Dostajesz ten telefon, że... Znaczy, napisał do mnie chłop na Instagramie, że jest... Zresztą odsyłam Was serdecznie na kanał Między Seriami, jutro będzie 14 odcinek z Tomkiem Sararą, który całą sytuację Wam nakreśli, przybliży, bo nie chcę już tego całej historii, całej historii tutaj przedstawiać, bo nie chciałem czegoś przekręcić. No i dostaję telefon, że Ninja wypada. Mówię, kurwa, pierwsza gala Halliga wypada Super Mario. Pierwsza gala Cloud wypada Jarek Ninja, nie? A racja, faktycznie, ty masz jakiegoś pecha do tego przeciwnika. No, widzisz, co, jak ktoś otwiera federację i mnie kontraktuje, to się musi dzieć z tym, że będzie zmiana rywala. No tak, od razu szukać zastępstwa na twojego przyszłego rywala. Stylistycznie to jest w ogóle inna bajka, no bo jednak Ninja to jest taki eksplozywny, bardzo ruchliwy przeciwnik, a jednak Michał, no właśnie. Jak można ocenić Michała i jego umiejętność? Zagadka. Tu nie wiemy nic. A po media treningu wiesz więcej? Pamiętajmy, że to jest aktor. I to chciałem podkreślić, że on grał w tych różnych produkcjach i tutaj nie wiadomo... Czyli sugerujesz, że nie najlepiej wypadł? Nie, nie powiedziałem, że najlepiej wypadł. Powiedziałem, że po face to face widziałem, że wiesz, że te miny i tak dalej, to widziałem grę, a nie wiadomo, wiesz, co on potrafi, nie wiadomo, ile trenował. Ja nie wiem nic, kompletnie nie wiem nic. Czy ty dowiedziałeś się o tym, że zawalczysz z Michałem Waleszczyńskim w trakcie programu Roast? Bo Michał stamtąd wtedy wyszedł z tego programu, to było chyba 2 dni temu, jeśli dobrze pamiętam. I ta pewnie propozycja padła, bo on to ogłosił wtedy w tym samym programie, że zawalczy z tobą na tej gali. Więc pytanie, czy tam był szybki telefon, informacja, że jest to Michał? Chwilkę przed się dowiedziałem, wiesz, tym wszystkim, nie? Ale że będą dzwonić z programu, to faktycznie nie wiedziałem, po prostu dowiedziałem się troszkę wcześniej, potem był telefon i było klepnięte wszystko, nie? Taka była pierwsza. Ja od razu chciałem też powiedzieć, jestem strasznie wdzięczny raz, że Federacji Cloud za znalezienie zastępstwa, jakiegokolwiek zastępstwa, bo nie ukrywałem się, to też są moje pieniądze, są moje przygotowania do tej walki, to spędzony czas. Ten czas mogłem spędzić z dzieckiem, z żoną i tak dalej. Jeździłem do tej cholernej łodzi, wiesz, ja mam na trening 1,5 godziny w jedną stronę, kurwa. Wrócić to jest 3, zrobić to jest 4,5 godziny, jeździłem 2 razy dziennie, masz 9 godzin, wiesz co chodzi. Normalna robota, mam jeszcze siłownię do ogarnięcia, 2 kanały prowadzę, wiesz, no mnie w ogóle w domu nie ma, praktycznie jestem gościem. Tylko przychodzę, idę spać, wstaję rano, ja jak wracam do domu, to żona z córką już śpi, jak wychodzę, to żona z córką jeszcze śpi, wiesz co chodzi. I tak mam, kurde... No ten grafik na wypełniony, teraz to wszystko ci się kładzie, wiesz, no jakieś tam pieniądze są zakontraktowane, gdzieś jakieś masz plany finansowe, no i to wszystko się rozkracza, nie? Więc bardzo jestem wdzięczny Federacji Cloud, właścicielom za znalezienie zastępstwa, bardzo ładnie się zachowali i naprawdę... No tak, znaleźć przeciwnika na kilka dni przed galą w wadze ciężkiej, z takim zawodnikiem jak ty, no bo nie ukrywajmy, nie jesteś laikiem, nie jesteś słabym przeciwnikiem, no, więc na pewno jestem, to nie jest słabe. Wiesz, też nie jestem Muhammadem Ali, kurczę, wiesz, no jestem free fighterem, po prostu ja trenuję 2 czy 3 lata, ja nie wiem, coś tam sobie trenuję jakiś czas i no też zdaję sobie to sprawdzić, każdy sobie, no, ze względu też, że to byłem strongmanem, więc cały czas ja tak byłem w tym sporcie, nie każdy chce walkę wziąć, dlatego dziękuję Michałowi, że walkę przyjął i jeszcze raz Federacji Cloud za to, że znalazł zastępstwo. Jakie informacje do Ciebie spływały, jeżeli chodzi o Ninja? Co organizacja powiedziała, jeżeli chodzi o wypadnięcie jego z karty walki? To akurat nie wiem, czy mogę mówić, no bo... Informacje podane są, tak. No, to ja znałem od razu całą prawdę, tak, że co się stało tak naprawdę. I to też mówię, też prosiłbym w komentarzach o nieobrażanie Jarka. Słuchajcie, jego rodzina to czyta, poznam jego żonę, kurwa mać, no... Zresztą mówię, obejrzyjcie na kanale Między Seriami, nie to, że to tak chamsko reklamuję, ale chciałem, żebyście zobaczyli jego historię, bo to była sprawa sprzed 10 lat, wiesz, tak gadaliśmy właśnie o tej metamorfozie jego, już widzę w komentarzach, ludzie piszą, o, dobrze, kurwa i tak dalej. No chłop coś nadpierdalał kiedyś, no, rozmawialiśmy o tym, to cały rozwój na tym prowadzony, że on przechodzi tą metamorfozę w życiu, no i teraz przed samą galą, gdzie się chłop naprawdę przygotowywał, gdzie no to, no mówię, to jeszcze raz odsyłam na kanale Między Seriami, Tomek tam powiedział wszystko, nie? Niezależnie od wyniku pojedynku jutrzejszej walki, chciałbyś, żeby do tego doszło, do tego pojedynku z Ninją? No bo miałeś walczyć z Super Mario, do tej walki już nie doszło w zasadzie ponownie, więc pytanie, czy jak będzie z Ninją? Jeżeli do Jarka jakimś cudem trafi ten materiał gdziekolwiek,
wyjdzie, będzie taka sytuacja, że nie będą chcieli go żadnej federacji free fightowej, nie będą chcieli mu dać żadnej walki. Ja jestem w stanie ze swojej garzy zejść, żeby z nim ten pojedynek zrobić, żeby on te pieniądze zarobił, bo mówię, jak porozmawiałem z Tomkiem Sararą i poznałem jego historię, to no, narozrabiał kiedyś, ale no, każdy ma się prawo zmienić, tak? Wspaniała deklaracja i tego się będziemy trzymać, jest już nagrane, więc już tego, no, tego nie... No dlatego też chciałem, żeby to może jakoś na niego trafiło, wiadomo, że tam może jakoś obejrzy, nie? Wracasz do domu, czy już w Warszawie będziesz te ostatnie chwile, te ostatnie godziny przed walką przebywał i co będziesz robił? Nie, wiesz, ja zawsze azyl w hotelu, sobie zamykam się, włączam sobie YouTube, odpalam swoje ulubione kanały, oglądam sobie filmiki i tak się uspokajam przed walką. A zdradź chociaż jeden kanał, który lubisz oglądać przed pojedynkiem. Historia bez cenzury na przykład, katuję non-stop, uwielbiam. Głównie kanały historyczne, teraz kurde troszeczkę zacząłem z jakimiś teoriami spiskowymi też się interesować, więc też sobie śledzę tam co kawałek. Płaskosiemcą jeszcze nie jestem, także spokojnie. Foliarzem jeszcze, możesz dojść. Ale rozumiem, że po prostu głowa musi być odcięta i zupełnie skupiony się na czymś innym, no bo to są jednak programy, gdzie trzeba ten mózg trochę wysilić. No, powiedzmy, że tak. Bardzo dziękuję, Konrad, za rozmowę, no i oczywiście powodzenia na twojej walce. Nie, dziękuję i wszystkich pozdrawiam. Dziękuję serdecznie.